Słuchajcie, nareszcie dzisiaj odbieram. To miało być takie jak dźwięki z nieba. Jak znajdę taki dźwięk w edycji, to to wkleję, a jak nie, no to żebyście wiedzieli, znali kontekst. Słuchajcie, dzisiaj nareszcie odbieram nakładki na moje zęby. Ponad 2 miesiące czekania. I dramki, opowiadam wam o dramce, jak chcecie zobaczyć, to tutaj gdzieś drama z ortodontą, jakieś opóźnienia, w ogóle jakiś Muhammad do mnie pisał, jakiś ziomek z Jakarty, który jest odpowiedzialny za Clarch. Clarch to jest firma tych nakładek. To nie jest Invisalign, tylko właśnie jakaś taka konkurencja. Więc napisał do mnie chyba z 20 dni temu. Jakiś koleś mówi, że jest Muhammad z tej strony, coś tam, że on jest od Clara, że on by chciał mnie przeprosić, że to opóźnienia, bla, bla, bla. I tam mówi, że no, że ten aparat dotrze chyba tam 15. Więc ja 15 napisałam do niego, nic nie odpisał. Napisałam 16, 17, dzisiaj jest chyba 20 i w ogóle dopiero przedwczoraj, czyli 18, napisałam już do tej kliniki mojej, stwierdziłam, że ziomek mi nie odpisuje, no to kij, to piszę znowu do tej kliniki, w której kupiłam ten aparat i piszę do nich, że Muhammad mi nie odpisuje. Oni mówią, o Boże, Boże, przepraszamy, tak, już sprawdzamy. I dopiero potem Muhammad mi odpisał i powiedział, no, ten aparat już dotarł. I ja się pytam go, a kiedy on dotarł? Bo już mi chciałam zrobić zjebkę. Nie, no nie chciałam zrobić im zjebki, ale chciałam powiedzieć, że kurczę, ludzie, jesteście niepoważni. I napisali mi, że niby dotarł dzisiaj, a zrobił ten Muhammad błąd i wysłał mi taką kartę przewozową i ten aparat dotarł 15 i nikt mi nie poinformował. No więc ta klinika odebrała aparat i umówiliśmy się dziś, że pojadę do nich, żeby mi poinstruowali, jak to założyć. Więc dzisiaj nareszcie zaczynam proces prostowania zębów. Już niedługo te powykrzywiane na zęby dole, chciałam powiedzieć, na dole zęby będą prościutkie. I umówiłam się też dzisiaj do fryzjerki. Do fryzjerki, którą znalazłam, kiedy to było w grudniu, chyba nie, w lutym. I jest idealna, więc na razie nie zmieniam fryzjerek, tylko ona odeszła z salonu, w którym pracowała, więc teraz ma salon domowy i powypadało mi dużo teraz tych przedłużek i też chciałabym chyba te włosy troszeczkę dłuższe mieć, bo musieliśmy ostatnio przyciąć przy wymienianiu kapsułek, ale to nie z winy tej mojej fryzjerki, tylko w ogóle też miałam jeszcze te włosy rozjaśniane, dlatego że mój pierwszy fryzjer oszukał mnie, że to są włosy słowiańskie, a tak naprawdę to były włosy lokalne, które były rozjaśniane z czarnego, więc widzę takie niektóre leciutko czerwone refleksy, ale generalnie zobaczymy, bo chcę też zmienić te włosy na taśmę. Ja mam teraz przedłużane taką metodą kapsułkową, że mam tutaj takie kapsułki zaczepione, ale za długo to, za dużo czasu to zajmuje, więc myślałam o taśmie. Aleksa ma teraz taśmę i jest bardzo zadowolona i podciągnięcie doczepów na taśmie zajmuje chyba 20 czy 30 minut. Więc to jest niebo a ziemia, porównując 30 minut do 8 czy 9 godzin, bo chyba ostatnio było prawie 10 godzin, 9 coś chyba było, jeżeli dobrze pamiętam. No i też właśnie moja fryzjerka powiedziała, słuchaj, to możemy wziąć te twoje włosy teraz do czepy i zrobić z nich taśmę. I ja jej powiedziałam, wiesz co, tak się zastanawiam nad dłuższymi trochę włosami, bo chciałabym mieć takie, wiecie, takie psz, żeby było widać tą objętość. I mówię, że zastanawiam się dlatego nad kupnem nowych włosów, więc umówmy się na konsultację. Także zaraz będę jechała na konsultację, kończę kawkę, zrobię sobie śniadanie. Na 11 jestem umówiona, a potem do ortodonty, już sama nie wiem na którą godzinę, bo w końcu chyba na konkretną się nie umówiliśmy. Mam nadzieję, że już nic się nie przedłuży. A w ogóle zobaczcie, widzicie, co mi tutaj rośnie? Roślinki mi zaczęły kiełkować. Chili, będę miała niedługo swoje własne chili. To są pewnie ostatnie minuty, jak moje włosy będą wyglądały dobrze, bo jadę teraz do tej fryzjerki, ona mieszka w Seminiak, aż więc pół godziny stąd, no to muszę założyć kask i zaraz będą przepocone włosy. O Jezu. Nie lubię kasków, no ale trzeba je nosić. W ogóle też pora sucha jest od 3 miesięcy, a słuchajcie, dzisiaj padało, wczoraj padało, także takie rzeczy się dzieją tutaj. Chodzą mi paski tutaj. Wow, dzisiaj pierwszy raz chyba nie spóźniłam się na spotkanie, nawet jestem przed czasem. So there are like smaller tapes? They're all big one, but anyway, again, it's easy to cut. Szybka konsultacja zakończona i teraz jedziemy do sklepu. Ja kupię swoje własne doczepy i będę robić taśmy chyba jednak. Tak zadecydowałyśmy i też ustaliłam z moją fryzjerką, że jeżeli akurat zmienię zdanie i stwierdzę, że te taśmy mi nie działają, że jestem niezadowolona, to możemy zakapsułować je. Czyli przy następnym podniesieniu zrobimy po prostu te takie malutkie kapsułki też, jak coś. I zobaczymy, mam kupić nie mniej niż 40 taśm i
w ogóle napisał też do mnie ortodonta mój. Jestem po prostu tak wkurzona, słuchajcie. Ja nie wiem, po prostu oni sobie jaja robią. Ponad 2 miesiące mam opóźnienia i dzisiaj miałam przyjechać właśnie spotkać się z tym ortodontą, żeby mi pokazał, jak te nakładki zakładać. No i w sobotę już do nich napisałam, że mam spotkanie o 11 w Seminiach, to jesteśmy niedaleko tego mojego ortodonty, co jest dosyć daleko, bo jechałam teraz 40 minut i że po tym spotkaniu chciałabym podjechać, a oni mi w ogóle po 2 dniach odpisali, że o, sorry, mamy tylko jeden slot na 4. I mi napisałam, że nie możecie mnie wcisnąć, podobno to ma trwać tylko chwilkę, więc ja nie będę jechać 2 razy w ogóle tutaj, a ja mam też plany jeszcze na 4, więc no nie ma opcji. I mi ściemniłam, że jutro wyjeżdżam z Bali na kilka dni i powiedziałam, że dobra, wiecie co, to ja podjadę po prostu odebrać te nakładki i najwyżej sobie obejrzę tutorial na YouTubie. Już jestem tak wkurzona, wiem, że nie powinnam tak robić, ale nie będę jeździć po prostu, wiecie, to stracę, kurczę, 2 godziny kolejne, bez sensu totalnie. Ja nie wiem, po prostu mogliby mnie już wcisnąć, jak już i tak... Tak zawalili po całej linii, tyle czekam, takie opóźnienia, to nie mogą dla mnie zrobić wyjątku po prostu. No to w sumie nawet się nie spodziewałam. Pokażę wam dziś cenę włosów na Bali. Sama jestem ciekawa, ile kosztują. Wcześniej mi mówili, jak kupowałam, ale zapomniałam. Hi! Good morning! Yes, I am looking for the tape extension and something with the similar colors. Tutaj można zobaczyć chyba sample. O matko, to mi przypomina kolor włosów takiej pewnej youtuberki polskiej. Ciekawa jestem, czy ktoś z was zgadnie, o kogo chodzi. Ja mam teraz przedłużenia, które miały oryginalnie 50 cm i pani mi zaproponowała 60. Ciekawa jestem, czy są jeszcze dłuższe, ale może nie będę przeginać. Myślę, że 60 powinny styknąć, 60 cm. To jest taki podobny w sumie kolor włosów. Taka dobra wyjściówka. It's more ashy, right? Yeah. Yeah. It's fine. I think I can tone the color, right? Yes. Tone the hair extension or your color? Both, probably. We do, but I'm not. I think this one is better. Yeah. This one is very pretty too, but yes. Yeah. No i mam nowe włosy 60-centymetrowe, co jak szaleć to szaleć. Mam za 2 dni urodziny, więc taki sobie zrobiłam prezencik urodzinowy. Czemu by nie? W sumie i tak przedłużek nie można aż tak długo korzystać. Nie pamiętam teraz, czy co 1,5 roku trzeba je zmieniać. No ja mam trochę krócej, ale trudno. Trudno, płakać nie będę. I teraz mi przygotowują taśmy do tych włosów i jutro nakładamy o 10 rano, mam umówione spotkanie, ale się nie mogę doczekać. Będę miała tyle objętości, że ho-ho. W ogóle jakbyście byli ciekawi, to zapłaciłam za 2 paczki, łącznie 200 gram włosów, zapłaciłam 6,8 miliona. No sporo zapłaciłam, ale to będzie inwestycja, która mam nadzieję, że na dłużej troszeczkę starczy. Podoba mi się kolor, który dobieraliśmy, bo nie miał tego odcienia takiego odblasku czerwonego, tylko bardziej miał taki odcień ashy, taki popielaty. W ogóle słuchajcie, Bali wróciło do żywych i pod tym salonem z przedłużkami do włosów, z doczepami siedzi koleś i wygląda jakby skończył godzinę temu imprezę. Jest tak porobiony, a jest teraz godzina, czekajcie, na 11, jest tak 12:30 pewnie teraz, może 12 w południe i po prostu taki porobiony siedzi na schodach. Zastanawiam, czy podejść do niego i się spytać, czy wszystko w porządku, ale z drugiej strony, no wygląda na dorosłego i po prostu wygląda jakby był... Jakby chciał jeszcze imprezować. Bali wróciło, słuchajcie, do tego, co było przed lockdownem. Pijani ludzie o 12 w południe w środku miasta. Macie przykład, dlaczego jeżdżę skuterem, a nie samochodem. Samochody teraz się ruszają, ale przed chwilą stały, a skutery nadal mogą jechać dalej i wyminąć korek. Przy okazji, jak już mi się za bardzo nie spieszy, to podjechałam tutaj jeszcze do komisu motocyklowego i mają w sumie taki motocykl, jak ja chciałam kupić, ale mają tutaj akurat tylko używane. No i się zastanawiam, czy kupić używany, czy nie, z 2018 roku, z ABS-em, a na ABS-ie mi w sumie najbardziej zależało i 20 milionów w górę, więc spoko cena i chyba jeszcze jeden salon powinien być, chyba z nowymi, więc wzięłam sobie numer WhatsApp tutaj do panów, porównam ceny, może w końcu uda mi się kupić nowy skuter.
Tutaj mamy jeszcze jeden salon i one wyglądają już chyba na nieużywane, ale nie jestem pewna, zaraz zobaczymy. 15? 15. Which, sorry? 13. Which year? Which year? Yes. This bike is from what year? Nie pamiętam już, czy wam mówiłam, czy nie. Nie udało się przełożyć spotkania na jakąś lepszą godzinę u ortodonty, więc Zośka, przyjechałam do ciebie. Zobacz, chciałyśmy w ogóle z Zośką pójść na spacer, wyszłyśmy i zaczął padać deszcz. I tak, teraz jest godzina pierwsza, na czwartą mi umówili to spotkanie. Boże, jak to się przeciąga strasznie z tym aparatem na zęby. Taki dzisiaj rozwalony cały dzień. Jeżdżę w tej, we w te, w tej, we w te. Zrobiłam sobie jeszcze zakupy spożywcze. Zrobię sobie zapiekankę. Pokażę wam, jaką zapiekankę robię, bo jest bardzo prosta. To jest zapiekanka wzorowana na zapiekance mojego taty. Czyli taki przekładaniec, ale dobra, to wam pokażę za chwilę, jak mi się jajka ugotują. Bo jeszcze tam dochodzą w garnku i taka jestem grumpy dzisiaj, ale strasznie, tak mnie wszystko po prostu irytuje. A w ogóle słuchajcie, w tym drugim komisie skuterowym mi powiedzieli, że mają taki skuter jak ja chcę za 13 milionów zamiast 34, tylko dwóch rzeczy tam brakowało. Niestety nie miały te skutery ABS-u i nie było takiego kluczyka na pilocik, tylko taki normalny. I ja wam powiem, że ten kluczyk na pilocik zdecydowanie lepiej się sprawdza i wolałabym jednak to mieć, więc na razie się wstrzymuję. Może, nie wiem, właśnie teraz się zastanawiam, może z drugiej ręki po prostu kupię ten skuter, nie wiem, naprawdę, taką mam dzisiaj pustkę w głowie przez to, że kurczę mi to spotkanie przełożyli, bo chciałam dzisiaj jeszcze zrobić zdjęcia sobie. Już wiedziałam w ogóle, gdzie pojadę i pomyślałam, że jeszcze napiszę do Dominiki, może zrobimy zdjęcia dla Hati Hati, a tu dupa, nic nie wypaliło, jeszcze brzydkie światło się teraz zrobiło. Zobaczymy się, jak zjem, to mam nadzieję, że humor będzie trochę lepszy i pokażę wam, jaką zapiekę dzisiaj robię. Podczas gotowania bałagan na stole, ale tu są same niezbędne składniki i ja wzięłam sobie taką malutką brytfankę, to nawet chyba nie jest brytfanka, to jest taka bardziej forma do keksa i polałam, wlałam tutaj troszeczkę oliwy z oliwek i teraz sobie układam ziemniaki tak, żeby równa warstwa mi wyszła, ale zawsze się tutaj zastanawiam, jak najlepiej te puzzle ułożyć, żeby każdy kawałek ziemniaka tutaj pasował. Idealnie się nie da, ale zawsze staram się, żeby było jak najlepiej. I ja doprawiam tylko solą i pieprzem, albo ewentualnie mam jeszcze taką przyprawę do steków. Chociaż akurat steków, nie wiem, jak się możecie domyślać i to jest wszystko. Ja nie korzystam tutaj z żadnych wymyślnych przypraw, bo taki prosty smak najbardziej tutaj mi pasuje. Potem układam warstwę pomidoru, dorzucę trochę papryki zielonej, mam resztkę cukinii, więc też jeszcze dopchnę. Na to kolejna warstwa ziemniaków, przyprawy. O Jezu, nie wiem, jakim cudem, ale udało mi się nagrać odcinek ten z taki true crime. Psy wyły, szczekały, musiałam cały czas robić przerwy i zamiast nagrywać to jakieś, nie wiem, 40-50 minut, to nagrywałam to chyba teraz 3 godziny i za pół godziny muszę wyjść, a jeszcze nie zjadłam, moja zapieksa się zrobiła, więc tak na szybko wam tylko pokażę, jak wyszła, żebyście mieli w ogóle pojęcie, jakby jak to wygląda. Brzydkie światło jest. Ja mam, zobaczcie, zagajniczek, strasznie wieje. Dobra, idę wam pokazać zapiekse. Nie ma czasu na gadanie. Sorry, że nie pokazuję wam jakoś tak ładniej tego ułożonego, ale zobaczcie, tak wygląda po zapieczeniu ta zapiekanka. Mamy tutaj warstwy i wyleciało dosyć sporo soku z pomidorów, ale to dobrze, bo wtedy ta zapiekanka nie jest taka sucha. Zabieram się za jedzenie. Boże, to jest chyba jedno z moich ulubionych dań. Jak będziecie mieli więcej sera, bo ja miałam tylko resztkę, to można sobie też tutaj pomiędzy poziomy powkładę, żeby jeszcze tak bardziej się to wszystko ciągnęło. Można też śmieciową zrobić zapiekse z resztek, które macie w lodówce. Zjadłam, ale nie wiem, czy humor jest lepszy. Myślę, że już tak na cały dzień będę taka po prostu zrzętliwa. Ja już po prostu nie wierzę, że nareszcie będę miała założony ten aparat. Mają mi takie wypustki poprzyklejać do niektórych zębów, chyba do 3 czy 4. One bardzo brzydko wyglądają, ale założenie ma być takie... O, sorry, wypadam z kadru. Założenie ma być takie, że ja mam... Czekajcie. Mikrofon mi wypadł z kamery. Założenie ma być takie, że generalnie mam cały czas mieć te nakładki, więc tych wypustek raczej nie będzie widać, jak będę miała nakładki na sobie. I znowu w drogę. Kurde, tak porozwalany dzień dzisiaj. Wrócę do domu pewnie o 4, 5, to pewnie koło 6 wrócę do domu. Będzie już koniec dnia. Ach, nie lubię tego. Muszę jutro coś fajnego zrobić, żeby sobie trochę odbić. No i po raz kolejny jestem w Semi, jak w kucie. Super, znowu jechałam przez korki. Super była podróż. Naprawdę fajnie, że musiałam tutaj po raz kolejny przyjeżdżać. 3 głębokie wdechy, bo jestem dalej jakaś taka podirytowana, więc nie chcę, byście miła.
Nawet się już nie cieszę tym aparatem. W sensie cieszę się, że będę miała to już z głowy. Dobra, chodźcie, chodźcie, zakładamy aparat. Ja tu mam serio pecha. Czekam sobie 40 minut w poczekalni. 40 minut na lekarza czekam. Jest w gabinecie, ale ma innego pacjenta. No i właśnie zaproponowali mi, żebym poczekała w innej poczekalni z takimi wypasionymi łóżkami, takimi leżącymi. I powiedzieli, że zaraz ktoś do mnie przyjdzie i zrobi mi masaż stóp. I czy to mi odpowiada? I ja akurat wczoraj, nie mówiłam wam, ale spotkałam się u Oliwii i kopnęłam palcem od stopy w jakiś kamień. Znowu jak u niej się widziałyśmy. I tak mi krew poszła spod paznokcia. I właśnie powiedziałam, że no spoko z tym masażem nóg, ale chyba złamałam sobie palec u stopy, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł w ogóle. No i jak opowiedzieli mi o tym masażu, to tak sobie pomyślałam, o kurde, to ile jeszcze muszę czekać? I spytałam się, ile muszę czekać? I powiedzieli mi, że jeszcze 15 minut, czyli pewnie jakieś 20 minut jeszcze dodatkowo, to godzina czekania. Ja już po prostu nerwów to tego nie mam, naprawdę. Niech ten dzisiejszy dzień się już skończy. Unboxing, exactly. Aligner. So this is the box for the aligners, right? This is the same. Okay, how many sets do I have? 21. Okay. So we're not doing all of the treatment. We have to learn how to it feels. Mm-hmm. We have to feel it. Okej, od razu humor lepszy, jak już tutaj siedzę. I teraz nakładamy takie nakładki, będę miała 8 na górze, takich guziczków, które będą mi bardziej dociskały, jakieś śmieszne światło teraz jest, będą mi bardziej dociskały zęby. 8 na górze, 5 na dole. I podobno wszystko ma zająć 2,5 godziny, ale już się mnie chcieli spytać, czy mogą założyć tylko dół, a górę mam przyjechać w środę. Nie ma takiej opcji. Nie, na to się umówiłam, więc powiedziałam, że chcę założyć wszystkie dzisiaj, mam nadzieję, że się uda. No, ciekawie jest. Ciekawa jestem, czy będę seplenić. Chyba nie przez długi czas, może na razie. Opowiem wam więcej w domu. Jadę teraz do domu, ale na razie tak mnie strasznie boli. Górna jedynka, tak mi to wciska po prostu zęby. Rzecz w głowie mi się lekko kręci. No ale dobrze w sumie. Jak boli, to znaczy, że działa. No to jestem w Chciałam powiedzieć, że no to jestem w domu i zobaczymy, czy seplenie. Mi się język przyblokował. I na razie powiem wam tak na szybko, że strasznie mi boli ta jedna jedynka, bo tak mi dociska. I zastanawia mnie, że zęby, które mam na dole, które idą do środka, też mają te nakładki dopychające. Pytałam się dentystki o to i ona powiedziała, że te nakładki są po to, żeby te zęby utrzymać w ryzach. Nie żeby je dopchnąć, tylko żeby one się nie przesuwały jeszcze bardziej do środka z innymi zębami. Nie wiem, dla mnie to nie ma do końca sensu, ale być może tak rzeczywiście jest. Zaufam lekarzom, którzy lepiej się na tym znają. Nie wiem na razie, co wam mogę powiedzieć. Tak czuję, że mnie ściska góra, ale mam wrażenie, że dół mi za mało ściska. To jest w ogóle też śmieszne, bo jak mi zakładali ten dół, to czułam po prostu takie, o Boże, jak mi ściska. I tak się pytałam tej lekarki, czy to normalne. Więc pomyślałam sobie, że dogram wam trochę więcej jutro, jak się obudzę. Na razie mam takie wrażenia, że nie mogę szczęki zamknąć. No, nie dociska mi się szczęka. Więc to jest dobre rozwiązanie dla tych, którzy zagryzają zęby, chyba tak mi się wydaje. Troszkę chyba syplenie, nie mogę się doczekać, aż będę więcej rozmawiała po angielsku w tych nakładkach, bo może się okaże, że będę miała fajny brytyjski akcent. Na to liczę. Siadam do pracy, żeby skończyć jeszcze tak, no nie wiem, przed północą. Mam nadzieję, że się uda. I do zobaczenia jutro. Jutro zdam wam trochę więcej relacji z tego, jakie mam wrażenia z tym aparatem. Ale dobra, nie będę pokazywać, czy widać go tak bardzo, czy nie, bo jest słabe światło.